Tadeuszu, drogi, nadeszła chwila, kiedy możemy podsumować życie, podkreślić je. Piękne miałeś życie, Tadeuszu. Życie, które miał zwieńczyć król Lir, do którego szedłeś przez cały swój aktorski czas, od Szczęścia Frania, Puka, poprzez wszystkie Orestesy i Kordiany, aż do Artura Uj, gdzie eksplodowałeś na scenie, gdzie obaliłeś wszelkie konwencje, konwenanse, gdzie pokazałeś, udowodniłeś, że rzemiosło nasze może być sztuką, może być twórczością. Byłeś poetą, bo pisałeś na nowo swoje role na scenie. Byłeś malarzem, bo malowałeś je jaskrawymi plamami farb. Byłeś rzeźbiarzem, bo lepiłeś swoje figury na oczach zdumionego i zachwyconego widza. Tadziu, drogi, nie zdążyłeś na ostatniej próbie wypowiedzieć tych słów, które Lir mówi nad ciałem Kordelii. O, już nie powrócisz, nigdy nie wrócisz, nigdy, nigdy, nigdy. Spojrzałem ze skały szczytu, duch rycerza powstał rodów, Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył, ludy Winkelried ożył, Polska Winkelriedem narodów. Poświęci się, choć padnie, jak dawniej, jak nieraz. Nieście nam chmury, nieście wiatry, nieście ptacy! Diabli z tego, ale potem pomówimy sobą o tym. Teraz podpisz, panie Janie, podpisz, podpisz. Łuka, duka, niech nas koniec już się stanie. Kasiu, Jańciu. Dla miłości Boga Ojca jedynego nie nuć też tak bez litości, bo nim przyjdzie co do czego, tak udręczysz, tak utrudzisz, tak wymęczysz, tak wynudzisz, że aż krew się w żółć przemienia. Już to ja tak z urodzenia. Ja nie będę z tobą na twoje 17, tak? 17? 17 urodziny, a to z tego powodu, bo ja wiem, że jak się z tobą widuję, to budzę w tobie jedynie niesmak albo przygnębienie, a w najlepszym razie tę twoją bigbitową odrazę. Ale nawet ta twoja bigbitowa odraza nie dorówna temu, co ja czuję do ciebie i tobie podobnych. Ja wiem, ja znam was, czytam was, widzę was na ulicach, słyszę, co mówicie i jak to mówicie. Znam tych parę waszych kawałów, wiem, jakie potraficie zadawać rany, chociaż robicie to bez pasji, bo nie ma was ani złości, ani strachu. Wszyscy jesteście chłodni, senni, młodzi i macie rację. Bracia, swoi, rodzeni, skądżeście się tu wzięli? Jak was dużo? Ubratele, przyjaciele moi, mija już oto lat 15, kiedy prosty syn Bohomcu oraz bezrobotny, słuchając głosu opatrzności, ruszył z siedmioma tylko wymaganymi ludźmi, aby w Chicago popróbować szczęścia. Ja by pokój dobrze ubezpieczyć, wydałem rozkaz, ażeby natychmiast sprowadzano armaty Thompsona, wozy pancerne i ile potrzeba palek, mordowni, kaset, no i tak dalej, gdyż
Ochrony pragną już inne miasta. Washington, Milwaukee, Detroit, Toledo, New York i tam także wszystko straszy. Dobrze. Żadne fuj i nie wybaranie powstrzyma Artura fuj. Oto moje ramiona, moje dłonie, to są galeje, no siądźcie na nich, no zbliżcie się, posłuchajcie, co wam powie. Wysłuchałem właśnie tego żałosnego kretyna, którego 30 lat temu uważałem za siebie. Trudno uwierzyć, że było ze mną aż tak źle. Ten głos, Boże! Bogu dzięki, wszystko to już skończone. Bracia moi, moje pokolenie, nie mogą nas zrozumieć młodzi i starzy. Jak to się stało? Ja nie mogę zrozumieć. Byłem przecież. I we mnie było tyle różnych rzeczy. A teraz tu nie ma nic. Tu. Nie trzeba. Nie zawiązywać. Nie trzeba zawiązywać oczu. Chcę patrzeć do końca. Otworzyć oczy na wszystkie zjawiska. Wszystkie. Widziane po raz pierwszy, jak na początku świata. Wszystkie niepowtarzalne. Oczywiście, że w takim stadium człowiek bywa niekiedy zrozpaczony. Stoi bezradny na scenie jak ktoś, kto w ogóle na niej nigdy jeszcze nie stał. Ale widzi pan, ja już dokonałem wielkich rzeczy. Mój Orestes, mój Tasso, mój Edyp. No przecież to było naprawdę wielkie. Ja byłem już raz w stanie łaski i ja tej łaski nie mogę utracić.